Witam wszystkich. Jedziemy dzisiaj do miejscowości Lichnowy, gdzie nasz technik jest na gospodarstwie u pana Szymona i pana Andrzeja. Będzie wykonywał modyfikacje na John Deere 6630 i dokonywał pomiaru weryfikacyjnego w Fendzie 828. A następnie postaram się podjechać jeszcze do pana Piotra, który miał 2 tygodnie wcześniej wykonywaną modyfikację Maseja 7619. Mimo na chwilę obecną niesprzyjającej aury, miejmy nadzieję, że za niedługo nam się wszystko wypogodzi. Jesteśmy w Lichnowach na gospodarstwie u pana Andrzeja. Docelowo za mną jest Fendt 828, którego będziemy weryfikować, jeżeli chodzi o moc. Następnie pojawi się John Deere 6630, w którym to będziemy dokonywać modyfikacji oprogramowania, czyli zwiększenia mocy. Technik już na stanowisku. Będziemy dokonywać pomiaru tego oto Fenda 828. Zobaczymy, co nam pokaże pomiar weryfikacyjny, ile będzie koni w podstawie. Tak więc jesteśmy już po pierwszym etapie, dla którego tu się pojawiliśmy. Nasz Fend 828 pokazał 284 konie i 1264 Nm, tak więc jak najbardziej wszystko w porządku. Przystępujemy za chwilę do dalszej części, czyli do modyfikacji oprogramowania John Deere 6630. Podpięty już jest 6630 pod hamownię. Za chwilę nasz technik przystąpi do działań. Tutaj akurat wykonamy modyfikację oprogramowania, czyli najpierw podepniemy się odpowiednim interfejsem, zgramy oprogramowanie, które jest zawarte w jednostce ECU, właśnie w tej jednostce. Następnie oddelegujemy ten program do naszych kolegów w Czechach, którzy zajmują się docelowo już tą modyfikacją. Po otrzymaniu wgramy ponownie i będziemy weryfikowali, co nam odnotuje hamownia po zmianie parametrów oprogramowania. Oczywiście zanim przystąpimy do modyfikacji oprogramowania, zweryfikujemy, ile maszyna ma w podstawie. Właśnie uruchamiana jest hamownia. Będziemy mogli skontrolować, jaki jest stan obecny tejże jednostki. Korzystając z okazji i z chwili, że nasz technik przeprowadza całą procedurę modyfikacji i jest obecnie w ciągniku, który widzicie za mną, postaramy się pokrótce przybliżyć, co nam taka modyfikacja daje. Tak więc oczywiście w naszej firmie AgroEcoPower po wykonanej całej tej procedury, czyli zmiany parametrów jednostki ECU i zwiększeniu osiągów, nasz klient otrzymuje test, na podstawie którego może sobie sam tą maszynę wytestować na swoich glebach, swoim okiem spojrzeć, jak to będzie przebiegało u niego na gospodarstwie. Oczywiście są dwie możliwości wykorzystania tej modyfikacji. Pierwsza to idąca w ekonomię, czyli obniżenie tego spalania. Jeżeli mamy te 20-25 koni dorzucone do danej maszyny, co prawdopodobnie za chwilę będziecie widzieli, możemy pracować przy wyższym biegu, jednocześnie przy niższych obrotach. Dzięki temu będziemy oszczędzać paliwo. Z reguły przy cięższych pracach waha się to między 2-2,5 litra na godzinę pracy takiej maszyny, bądź też druga strona, czyli przyspieszyć prace polowe, to znaczy wykorzystać ten potencjał, który otrzymaliśmy wraz z modyfikacją, dostosować odpowiednio maszynę towarzyszącą i przyspieszyć z pracami polowymi, gdzie w dzisiejszych czasach wiadomo, czas to też pieniądz, więc jak i jedna, tak i druga sprawa przełoży się na ekonomię finansową. Dużo naszych klientów pyta nam, co w przypadku, gdy po naszej pracy, dajmy na to po pół roku, po roku, zostanie ta modyfikacja utracona, na przykład przez zresetowanie jednostki przez serwis, bądź też wprowadzenie aktualizacji oprogramowania, bądź też programu naprawczego, gdzie coraz to częściej dealerzy, czy też sami producenci zlecają wykonanie takiej usługi u klienta, który już posiada maszynę, a jednocześnie posiada już naszą modyfikację, tak więc nie ma najmniejszych obaw. Wyszliśmy naprzeciw i nasza usługa ma w pakiecie coś takiego jak dożywotnie wsparcie techniczne polegające na wgrywaniu tegoż oprogramowania w momencie jego utraty, czyli jeżeli zostanie ono utracone, zresetowane przez serwis, wystarczy wykonać telefon do opiekuna, technika, bądź też innej osoby będącej naszym pracownikiem, poinformować o takiej sytuacji. Każdy klient jest oczywiście w naszej bazie, gdzie po zweryfikowaniu faktu, że faktycznie taka
sytuacja miała miejsce, przyjeżdżamy, nie ma dodatkowych opłat ani za koszty czasu pracy naszego technika, ani też za dojazdy. Jest to całkowicie dodatkowo bezpłatna już usługa. Gospodarstwo posiada 70 hektarów ziemi, 60 hektarów to jest własne, 10 dzierżawy. Uprawiamy 20 hektarów ziemniaka, 20 rzepaku, reszty to są zboża. Zdecydowałem się na zwiększenie mocy ciągnika, że to jest John Deere 6630, 115 koni na hamowni wykazał. Już uważam, że jednak tych koni w ciągniku nigdy nie jest za dużo. Dużo rozmawiałem ze znajomymi i też doradzali zwiększenie tej mocy, co ma sprawić obniżenie paliwa i zwiększenie mocy. Uważam, że będzie można zwiększyć prędkość roboczą, na przykład w czasie orki. Także myślę, że pozytywne to będzie bardzo. Mamy już efekt końcowy modyfikacji tego John Deere 6630. Mamy osiągi na tym podstawie 150 koni i 571 Nm. W tym momencie zostawimy modyfikację gospodarzowi na testy. Po około miesiąca czasu jeden z naszych przedstawicieli dzwoni się razem z właścicielem maszyny, żeby zweryfikować, jakie są efekty. Dla chcących zweryfikować parametry swoich maszyn, jakie możliwości, co można wykonać w tych maszynach, zapraszamy na naszą stronę www.agroecopower, gdzie mamy katalog maszyn, możecie dokonać weryfikacji i odnaleźć swoją maszynę, po czym odczytacie możliwe osiągi, jakie będą po wykonaniu modyfikacji przez naszych techników. W związku z kilkoma pytaniami, czym i odhamowane są klientów maszyny i korzystając z okazji, że mamy ją na chwilkę wyłączoną, także przybliżę Wam to, z czym mierzą nasi technicy. Tak więc wszystkie hamownie, które posiada firma AgroEcoPower, są to naszej siostrzanej dywizji ATX Dyno sprzęty, gdzie do dyspozycji mamy dwie wersje, T1 do 650 koni i T2 aż do 900 koni. W związku z tym, że na terenie Europy 650 jest naprawdę wartością wystarczającą, to wszyscy nasi technicy są wyposażeni w wersję T1, gdzie w zupełności nam to wystarcza. Hamownie umiejscowione są na naszych samochodach serwisowych. ATX Dyno jest to również czeską firmą, będącą jedną z naszych dywizji, czyli łącząc X-Tuning, AgroEcoPower, Track EcoPower i ATX Dyno w jedną całość. Oczywiście wszystkie hamownie ATX Dyno są certyfikowane, czyli posiadają atesty czeskiego urzędu miar i każda hamownia jest wyposażona w krótką tabliczkę informacyjną, są zwymiarowane, atestowane, tak więc wszystkie pomiary, które dokonują nasi technicy, oczywiście są wiarygodne, a druga sprawa, że przechodzą cykliczne serwisy przed każdym z sezonów, aby skalibrować je i doprowadzić do odpowiednich norm, bądź też momentów, kiedy wprowadzane są nowości na rynku, aby za każdym razem nasi technicy mogli przekazać poprawną informację naszym klientom. ATX Dyno na tyle rozwinął swoje protokoły, że hamownia jest obsługiwana w pełni przez jedną osobę, to znaczy, że jest podpięta pod system Wi-Fi, dlatego też technik wykonujący modyfikacje od samego początku do końca jest na fotelu operatora w danej maszyny, więc eliminowane są jakiekolwiek błędy mogące dać źle, bądź też nieodpowiednio zakończony, bądź też rozpoczęty pomiar przy danej maszynie, której właśnie wykonywana jest modyfikacja. Także podsumowując, na tym gospodarstwie byliśmy przy John Deere 6630 Fendzie 828. John Deere z modyfikacją, Fendt zweryfikowane, a teraz zapraszamy Was na pobliskie gospodarstwo do Pana Piotra, gdzie dwa tygodnie temu wykonywaliśmy modyfikację w Maseju, którego to podpytamy o jego odczucia z modyfikacji. Nazywam się Piotr Stasiek, znajdujemy się w miejscowości Lichnowy. Prowadzę gospodarstwo o powierzchni 100 hektarów. Zajmujemy się produkcją zbożową i ziemniaczaną. Również prowadzę tutaj firmę usługową. Za nami znajduje się
Maszyna tutaj Massey Ferguson 7619. Od czasu do czasu w maszynie brakowało troszeczkę mocy i tutaj zdecydowałem się na małą modyfikację. Podnieśliśmy tutaj moc z mocy znamionowej, tam 182 konie udało się wyhamować do 233. No tutaj liczymy na przyspieszenie troszeczkę pracy, jak również na oszczędność paliwa. W tej chwili ciągnik jest jakieś 2 tygodnie po wykonaniu tej modyfikacji. Wykonywaliśmy nim w ostatnim tygodniu kilka cięższych prac. No, obserwacje są takie, że moc jest naprawdę odczuwalna. Te 50 koni mechanicznych dużo daje w tych pracach. Mamy tutaj troszeczkę takiego górzystego terenu, bardzo mocne gliny, duża mozaika. Ciągnik radzi sobie o niebo lepiej. No, natomiast zużycie paliwa tutaj jest też odczuwalnie niższe. Natomiast tutaj troszeczkę więcej tych prac wykonamy, to wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, o ile niższe jest. Wysłuchaliśmy krótkiej opinii pana Piotra na temat modyfikacji w jego Masseyu. Wstępne deklaracje są, że po całkowitych testach zostanie ona u niego. Druga sprawa, że pan Piotr też jest spokojny o swój traktor, ponieważ ma gwarancję na jednostkę sterującą, czyli ECU, do którego się wpiliśmy, oraz ma wsparcie techniczne w przypadku, jeżeli usuną mu modyfikacje z jego też ciągnika.